Gotowe. Boże, co za masakra. Tylu ludzi zginęło. W jakim celu? Trzeba było to zrobić. Musieliśmy im pokazać, że należy się nas bać. Musieliśmy pokazać naszą siłę. Czy znasz jedno ze znaczeń słowa mafiozopoli? Nie, o co chodzi? To biedak, ponieważ to prawdziwa bieda uważać się za kogoś znaczącego z racji swojej brutalnej siły. Mafiozo jest dziki niczym zwierzę. Nie rozumiem. Nieważne. Idź do Morello, może potrzebować pomocy. Da pan sobie radę? Nie bój się o mnie, chłopcze. To ty. Dobry wieczór, panie Morello. Masz jakieś wiadomości? Vincenzo i Frank mają wszystko pod kontrolą. Świetnie, teraz możemy atakować. Masz tu amunicję i tabletki przeciwbólowe. Teraz do roboty. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Тревога! Я убью тебя! Держу! Держу! Я тебе задник! Бросай оружие! Убью тебя! Я буду ждать тебя в аду! Уходи, ублюдок! Это нравится. Куда он делся? Выходи, ублюдок! Давайте, ублюдки! Вы видели этого парня? Давай!
Вот ты где! Господи Иисусе, он мертв! Господи, врача! Thank you.
Ich szef nie żyje. Wspaniale, idź pomóc Guidiemu. My to wszystko skończymy. Guidi, to moja okazja. Dlaczego? A w tym chaosie i tak nie zorientuję się, że to ja go zabiję. Muszę tylko czekać na odpowiedni moment. Pauli, tak? Tak. Bardzo się cieszę, że do mnie przyszedłeś. Słyszałem wiele dobrego o tobie. To moja przyjemność walczyć wraz z tobą. To jest wojna, a my jesteśmy towarzyszami broni. Jasne. Tak jak mówiłem, słyszałem wiele dobrego o tobie. Po dzisiejszym pomogę ci awansować w rodzinie. Wiem, jak musisz uważać, że nie dostajesz prawdziwej szansy. Wierzę, że potrafisz dużo, więcej niż wykonywać proste zadania. Dopilnuję, że będziesz mógł to udowodnić. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Dziękuję. Trzymaj amunicję i bandaże. Weź ludzi i zaatakuj gnojków w uliczce. Powodzenia, bardzo się cieszę, że cię w końcu poznałem. Miło pana poznać. Покажи нам, что ты умеешь без пушки. Боже! Нет! Помогите! Спасите! На помощь, придурки, на помощь! Dobra, to moja ostatnia szansa, żeby go zabić. Zrobię to. Jak poszło, Pauli? Zrobione. Wiedziałem, że dasz radę. Pogadamy później. Czas spierdalać. Zanim w końcu przyjedzie policja. Weź samochód i pojedź do magazynu w Works Quarter. Wiesz, którego? Tak, wiem. Poczekaj tam na nas. Więcej ludzi powinno wkrótce przyjechać. Dziękuję. To był zaszczyt z tobą pracować. Ja nie mogę się tego zmusić. Co jest ze mną nie tak?
Zatrzymaj się! Jesteś jednym z Włochów. Jesteś aresztowany. Ty pierwszy zdochnij! To miejsce przywodzi wspomnienia. Teraz tylko muszę zaczekać. Wójt zabił mojego ojca wiele lat temu. Zabiję tego skurwysyna przy pierwszej okazji. Cwaniacy, tak? Chłopacy, pokażcie im, co robimy z tymi, którzy chcą okraść rodzinę Pepony. Jeśli będziemy sami, dorwę go. Ty tylko się nie będzie tego spodziewał, pociągnę za spust. Tato! Salieri, Pepone, ktokolwiek będzie chciał mnie zatrzymać, nie dbam o to. Zabiję go. Udało ci się, Pauli. To był koszmar, ale daliśmy radę. Chińczycy nie żyją. Musimy tylko zniszczyć ich niedobytki, ale ich organizacja już się nie odrodzi. Chcę cię tylko upewnić, że zrobię wszystko, abyś został wynagrodzony. Ja... Don Pepone! Bruno, cieszę się, że cię widzę. Pauli, udało ci się. Wszyscy znacie wiadomości? Tak, wygraliśmy wojnę. Racja. Jestem z was bardzo zadowolony. Wszyscy zostaną tutaj wynagrodzeni. Ale mamy jeden kłopot z tym chłopakiem tutaj. Problem? Oli, strzelałeś się z policjantami, tak? Tak. Okazuje się, że zabiłeś ich szefa. Zważywszy na dzisiejszą masakrę, gliny zajmą się nami. Cholera, pewnie i rząd się tym zainteresuje. Ale to wszystko było brane pod uwagę. Chcieliśmy uniknąć strzelania do policji i przyczaić się po naszej wojnie. Pogmaraliby trochę, zrobiliby coś dla opinii publicznej i daliby sobie spokój. Ale teraz, gdy jeden z ich przywódców został zabity, będą dużo bardziej wkurwieni. Poli, musimy sprawić, że znikniesz. Musisz wyjechać z kraju. Szczęściem, Ameryka właśnie weszła do wojny w Europie. Zwerbujesz się do armii jako sumienny ochotnik, broniący swojego narodu. Zapewnimy ci to, że nie będziesz walczył w żadnej bitwie, będziesz bezpieczny za frontem, ale musisz być z dala od zgiełków Lost Heaven. Dostaniesz nagrodę za służbę dla kraju, wrócisz jako bohater wojenny. Policja nie będzie miała powodów, żeby się tobą interesować. A my zmusimy ich, aby zaczęli szukać winnego śmierci ich szefa gdzie indziej. Co o tym sądzisz? Tylko gdzieś tak szybko. Bez dyskusji. Musimy stąd zwiewać. Kiedy będę mógł wrócić? Gdy nadejdzie odpowiedni czas, Pauli. Pauli, nie zapomnij tego, co ci dzisiaj powiedziałem.